Witajcie moi drodzy na moim kanale, witam was bardzo serdecznie. Jak zwykle przychodzę do was z makijażem, jeżeli was to interesuje, to zapraszam, zostańcie ze mną. Dzień dobry moi drodzy, witam. Zanim zrobię jakikolwiek makijaż, nałożę sobie płatki pod oczy. Są to płatki od Kimoko Beauty. To są chińskie, nie są koreańskie. Myślałam, że może koreańskie, ale nie. To bardzo dobre, naprawdę. Ja jak już kiedyś mówiłam, kupiłam je w Rossmanie. Tam było 10 sztuk, nie wiem, czy nie za 12, czy za 15 zł. W każdym razie naprawdę są dobre. Spróbuję jakoś je przykleić. Tego płynu jest bardzo dużo w tej saszetce, także mogłoby wystarczyć na drugi raz, ale nie wiem, w jakim one będą stanie. Bardzo śliskie i uciekają. Okej, dobrze. No to mam. A z czym do was przychodzę? Z moimi turbopigmentami. Mam już całą kasetkę. Te wszystkie są nowe. Ten i ten. I ja dzisiaj na pewno chcę wykorzystać ten niebieski. Szafiry. Nie wiem, czy to będzie widać. Z Glam Shopu oczywiście. Muszę sobie kupić nową kasetkę, troszkę większą i będę uzupełniać, bo jeszcze mam dwa turbopigmenty, które mi się tu nie zmieściły. Dzisiaj na pewno będę te szafiry używać. Dobrze, moi drodzy, to zaczynamy. Oczywiście moją bazą pod cień jest ten korektor Cushion od Vibo. Zacznę od załamania powieki i zrobię to tą paletką Brazil z firmy Max & More. To jest paletka kupiona w Action. I zacznę od tego koloru. Nim sobie będę szkicować załamanie powieki. Tyle sobie małe lusterko, bo nie widzę za dobrze. Mam nadzieję, że nie będę się zasłaniać. Teraz wezmę taki puchaty pędzelek. Żeby rozblendować sobie górę pod brwiami, użyję tego cienia. To jest taki beżowy. Z tej samej paletki będę korzystała teraz z dwóch cieni. Najpierw użyję tego żółtego, a potem może tego błękitnego, zobaczymy. Ale zanim to zrobię, to muszę sobie zrobić odcięcie, czyli tak zwany cut crease. Mam tu taki swój sprawdzony pędzelek, on jest prosto ścięty. Będę do tego celu używać ten korektor, to jest Magical Perfection od Evelyn Cosmetics. On mi się pod oczami nie sprawdza, więc tutaj mogę go śmiało do takich celów wykorzystać. Potrzebuję mniejsze lusterko, żeby widzieć precyzyjnie to zrobić. Ja, tak jak wiecie, mam dosyć dużą powierzchnię do powieki. No i żeby było cośkolwiek widać, to muszę dosyć wysoko to zrobić. Dlatego tak samo wysoko nakładam ten cień na załamanie powieki.
na sam początek, tak jak mówiłam, taka cytrynowa żółć. Teraz przechodzę do tego błękitnego cienia. Nie wiem, czy jest sens, ale spróbuję, bo później chcę na niego nałożyć turbo pigment. Tym żółtym nachodzę na ten niebieski. Zrobił mi się zielony oczywiście, ale to nie szkodzi. To teraz, moi drodzy, nałożę sobie NYX Glitter Primer, żeby podbić ten turbopigment, który mam zamiar użyć. I nałożę sobie tak leciutko doklepując. I teraz będzie szybka akcja, żeby to poprzyklejać. Pierwszy, jakim zaczynam, to jest Śnieżka. Teraz już palcem nałożę ten zielony Bora Bora. I teraz przechodzę do szafiru i też przyklejam obok tego zielonego i trochę na ten zielony. Teraz nabieram jeszcze trochę tego Bora Bora i tak doklepuję, robiąc takie lekkie przejście. I teraz zastanawiam się, co by tu dać na ten zewnętrzny kącik. Z paletki Revolution Pro Trends Matte Shift Matte wykorzystam ten fioletowy cień. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czy nie będę poprawiać czasem? I teraz wracam znowu do turbo pigmentu, bo on mi trochę tutaj ten niebieski znikł, ten szafirowy, więc muszę go jeszcze troszkę nałożyć. Mam nadzieję, że coś zrozumiecie z tego, co ja tu robię. Teraz biorę taki precyzyjniejszy pędzelek. Będę poprawiać załamanie powieki, bo mi zniknęło pod tym odcięciem. I znowu wracam do paletki Brazil i do tego cienia.
Moi drodzy, żeby jeszcze przyciemnić to załamanie nad tym odcięciem, to użyję jeszcze ciemniejszego cienia z tej samej paletki i to będzie ten cień. On jest taki troszkę brązowo-fioletowy, ale myślę, że nie przeszkadza mi to wcale. Teraz wracam do tego cienia załamania i tak rozcieram ten ciemny cień, żeby nie było takiej granicy. Tą górę rozcieram. I tak wygląda jedno oko. Jeżeli ktoś nie widział, to zaraz będę robić drugie, więc nic straconego. Dobrze, moi drodzy, to teraz przechodzę na dolną powiekę i znowu z tej samej paletki użyję tego fioletowego cienia na same kąciki zewnętrzne. Muszę zmienić pędzelek, niestety, na bardziej precyzyjny, bo niestety ja tu nie mam takiej dużej powierzchni jak u góry, muszę to zrobić precyzyjnie. Teraz z paletki Brazil użyję tego cienia. Z tej samej paletki na sam wewnętrzny kącik użyję tego różowo-liliowego koloru. Teraz, żeby sobie jeszcze rozjaśnić ten kącik wewnętrzny, użyję znowu NYX Glitter Primer. I teraz wracam do swoich turbopigmentów i do turbośnieżki. Moi drodzy, to jeszcze nie koniec, bo jeszcze chcę nałożyć sobie taką właśnie kredeczkę, taką właśnie kobaltową, taką szafirową na linię wodną. Tylko wiem, że należy rozjaśnić najpierw linię wodną jakąś kredką i dopiero na to nałożyć drugą. Mam białą, więc użyję białej. I jakby ktoś pytał, to są kredki z firmy Max & More Action. Więc nałożę sobie tu białą. Ona jest jeszcze nieużywana, więc jest nierozpisana tak naprawdę. One pomysły zastygające. Zobaczymy. No teraz już sunie o wiele lepiej. Ta linia wydała mi się teraz taka właśnie niebiała, tylko różowa. Nie wiem dlaczego. No i teraz nałożę tą. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Też jest nieużywana jeszcze, więc muszę ją na dłoni rozpracować.
Dobrze, moi drodzy, przekleiłam rząski, te, które ostatnio kupiłam w Deals. Ja mam ten sklep w Arkadach Wrocławskich. Teraz przechodzę oczywiście do twarzy. Na początek użyję tej bazy Unicorn Tears od Evelyn Cosmetics. Ja bardzo lubię takie bazy nawilżające. Bo moja skóra jest bardzo sucha niestety i taka skłonna do odwodnień. Czas na podkłady. I dzisiaj wybrałam dwa Wonder Match od Evelyn Cosmetics, a drugi to jest Lasting Perfection od Manhattan. Po prostu je zmieszam. Bardzo ładnie się połączyły. Zobaczmy, czy kolor będzie odpowiedni. Myślę, że tak. Ten podkład od Evelyn, on jest bardzo fajny, jest taki plastyczny, taki lejący, natomiast no, ma taki szarawy odcień. Niby to jest light, to jest kolor light natural, ale no, niby naturalny, ale to nie w takiej kolorystyce, przynajmniej dla mnie nie. Ja jestem bladziuch, to wiecie, dla kogoś to może być idealny podkład, idealny, ale nie dla mnie. Bardzo blada jestem i niestety już miałam się wczoraj przyciemniać, ale jakoś coś tam robiłam i już nie zrobiłam tego, co trzeba. One razem dają takie dosyć średnie krycie, ale takie do wyższego, bo zakrywają mi te moje przebarwienia, a to już jest dużo. Może nie mają takiego full coverage krycia, ale no naprawdę spore krycie. Można sobie pozakrywać to, co trzeba. I doklepuję gąbeczką wilżoną. Jednak ten Manhattan bardzo szybko zastyga, bo ten od Evelyn nie, ale ten Manhattan bardzo szybko, więc trzeba go szybko rozpracować, żeby nam nie został taki nierozblendowany. Już jeszcze kolorystyka jest bardzo podobna. Pora na korektor. Dzisiaj w ruch idzie Liquid Camouflage od Lovely, a drugi to jest Always Fabulous od Bourjois. Tego już mam końcóweczkę, więc trzeba wykończyć do końca, proszę pani. O, myślę, że już chyba do denka pójdzie. I rozblendowuję. Oczywiście muszę uważać na te swoje cienie pod oczami, żeby ich nie pozakrywać czasem korektorem. Zdarzało mi się, zdarzało. Skórę mam już ujednoliconą, to przechodzę teraz do brwi. Zanim jednak będę je malować, to muszę najpierw sobie je wyczesać. Nie mam podkład, to trzeba by to usunąć. Nadmiaru trzeba się pozbyć. A do brwi Oriflame Eyebrow Kit. Ja te cienie bardzo lubię, one się fantastycznie mi sprawdzają. A teraz się właśnie maluję tym cieniem ciemniejszym, dlatego że jak robię henne, to wtedy on tak ładnie uzupełnia. Nabieram go naprawdę bardzo delikatnie. Jedną już mam, teraz kolejną drugą.
Teraz utrwalę sobie brwi żelem od Eveline Cosmetics Ultra Fixing Eyebrow Gel. On jest przeźroczysty, tylko że niestety już się brudził od kredki, od cieni. Ale on bardzo ładnie trzyma w rydach te moje brwi. Jest bardzo utrwalający, naprawdę. Ja nie za bardzo umiem się posługiwać tym mydełkiem. Próbowałam, ale nie podobał mi się efekt, więc odpuściłam. Teraz użyję bronzera od Eveline Cosmetics, Bronzing Powder. Bardzo lubię te pędzle z Biedronki, bo już ich nie ma niestety, bardzo żałuję. One są fantastyczne jakościowo i kształt wszystko mi odpowiada. Nie były drogie, więc naprawdę fantastyczne. Zawsze na skronie wchodzę, ale też na włosy, bo nie lubię jak tak jest odcięcie między właśnie włosami a bronzerem, a to tak nieładnie wygląda. Wiecie, że ja kocham błyski, kocham kolory. Właściwie trudno powiedzieć, jaki jest mój ulubiony, bo ja naprawdę wszystkie kocham kolory. Wszystkie. Nie ma takiego koloru, którego bym nie lubiła. Ale myślę, że najbardziej to czerwony mnie wprowadza. Taki dobry nastrój. I nawet lubię total looki czerwone. Kiedyś miałam właśnie takie, pamiętam, spodnie czerwone i taką kurteczkę. Przecież jakąś miałam bluzeczkę, nie pamiętam, coś biało z czerwonym, coś takiego. I pamiętam, że poszłam do ZUS-u coś za. I kobiety się tak na mnie patrzyły, tam dziwnie się czemu tak popatrzyły. No, przyszłam do domu i sąsiadka mówiła, a co ty taka na cała na czerwono? A ja mówię, ja tak lubię, no. Ale miałam wtedy taki dobry nastrój właśnie, taki no naprawdę. To co chciałam to załatwiłam oczywiście, także bardzo dobrze się czułam, jeśli o to chodzi. W czerwonym właśnie bardzo się dobrze czuję, ale myślę, że w każdym. Kiedyś nie lubiłam zielonego, a teraz bardzo lubię. Coraz więcej mam może ubranie w zielonym właśnie kolorze, a kiedyś nie trawiłam tego koloru w ogóle. A teraz wszelkie odcienie i żółcie i zielenie i nie ma takiego koloru, którego bym nie lubiła. Kiedyś lubiłam niebieski, także się ubierałam też wszystko na niebiesko oczywiście było. No, ale no tak jak mówię, to wszystko się zmienia też. Zmienia się nasze nastawienie, nasze jakieś spojrzenie na siebie. To się wszystko zmienia. No i mi się też zmieniło. Moja mama zawsze ubolewała, mówi, Boże, to jak stara maleńka. Mówi, jak się ubierasz, to tylko tak pod kolorek wszystko. No tak jest, no nadal tak jest. No, mimo, że staram się już teraz łączyć jakieś te kolory. Ostatnio dostałam od mojej koleżanki takie zdjęcie. To była taka przedstawiona postać z Muminków. I tam było coś takiego. Mówię sobie, czekolada i wino, a moje dżinsy mówią, kobieto, jedz sałatę! No ja mam tak samo, kobieto, jedz sałatę! Już bardzo przytyłam i teraz muszę się naprawdę wziąć za odchudzanie. Do lipca muszę schudnąć, niestety, to nie ma tak dobrze. Schowałam już bronzer, a muszę sobie jeszcze wykontrować nos. Muszę mieć hollywoodzki nos. Wiele widziałam właśnie gwiazd, nakłada od nasady brwi aż, bo to bardzo ładnie wygląda. Ja nakładam właśnie na czubek nosa, żeby skrócić i tak powyżej czubka nosa nawet. Moja mama, pamiętam to, mówiła zawsze, mówi, że ona była do taty podobna. Ja mówię, mamo, co to powiadasz? Ty jesteś identyczna jak babcia. Nie, nie jestem podobna do mamo, jesteś podobna, po prostu na starość się zmienia człowiek i mama się zaczęła zmieniać, właśnie upodobniała się do babci bardziej. Teraz przechodzę do rozświetlacza. Dzisiaj będzie dużo od Eveline Cosmetics kosmetyków. Glow and Go Strobe Highlighter. To jest taki mój bardzo sprawdzony rozświetlacz, który daje po oczach. A tego potrzebuję.
On niestety ma taką szarą jakby poświatę tutaj. Taki szary cień tworzy na policzku, dlatego trzeba go rozblendować albo pędzelkiem po bronzerze, albo pędzelkiem po różu. Ja jeszcze róż będę nakładać, dlatego nakładam teraz rozświetlacz, żeby później rozblendować właśnie tym różem. Nałożę sobie jeszcze trochę tutaj podłuki brwiowe, bo tak lubię. Jeśli tak błyszczy, to co? To mi się błyszczy bardziej. No właśnie, a to tak liftinguje też powiekę. No tu przesadziłam, tu mam za mało. Teraz u nasady nosa. Bardzo lubię ten efekt. 3D do makijażu. Rzadko po te róże sięgam, więc chyba po nie sięgnę. Cinderella od I Heart Revolution. Chyba zmieszam ten i ten. Bo ten jest taki koralowy, a ten jest taki baby pink. A się sypią bardzo. Myślę, że to będzie pasować. Bardziej taki, no, zmiksowany. Właściwie tak trzy mogę zmiksować. O, tak. No i od razu ten rozświetlacz nie rozblenduje. A to, że on jest taki bardziej różowawy, to nie szkodzi. No bo po nałożonym różu na nim, to on wygląda taki bardziej różowy. Przecież są takie niektóre rozświetlacze różowe. Więc jakby nie patrzeć, wszystko pasuje. Wszystko pasuje, proszę pani. Dobrze, moi drodzy, teraz przyszła pora na pudry. Tak, dobrze mówię, dobrze mówię. Pudry. Dlaczego pudry? No bo zawsze używam tego jako takiego matującego pod bronzerem, ale od niedawna zaczęłam używać tego również na całą twarz, bo to jest puder rozświetlający Diamond Skin od Vibo i muszę wam powiedzieć, że on zawiera w sobie kolagen, więc jest taki nawilżający, ale jest przepiękny. Ja biorę taki duży, puchaty pędzelek i na całą buzię pudrem sobie tym wykończę. I naprawdę muszę powiedzieć, że nic kompletnie nie czułam, że mnie coś wysuszało, nic kompletnie. Będę się wszędzie świecić. Na czole już mi się świeci, ale teraz będzie się jeszcze bardziej świeciło. Buzię rozświetliłam, to teraz będę się matowić. To teraz pora na puder Evelyn Cosmetics Matte My Day Peach i będę robić baking pod bronzerem. Ten zaś puder jest taki bardziej różowy. Tutaj wygląda bardziej na taki biały, ale on jest lekko różowy. Oczywiście wszystko na bluzce będzie. Nic, może mi się uda szczepać. No właśnie, TikTok jeszcze nagrać. Roleczkę jeszcze można, Instagram. Nie miałam babę co robić. To sobie założyła YouTube'a. I media społecznościowe, tak. No ja mam dwa konta na Instagramie. Jedno mam takie typowo k-popowe, a drugie to już mam takie właśnie związane z makijażem. Na tym drugim to mało co się dzieje. Ja ciągle siedzę na tym k-popowym. Ale muszę się wziąć za nagrywanie roleczek. Obiecywałam sobie, że będę częściej, ale jest jak jest. Nieraz mi się w ogóle nie chce malować. Pora na usta. Moi drodzy, teraz, żeby podkręcić. Podkreślić sobie kontur ust, to użyję konturówki Lovely Perfect Line Lip Pencil. Zawsze podziwiam tych Koreańczyków, czy miał takie piękne usta, naprawdę. Tak jak wyrzeźbione. Tu się maluj, człowieku. Żeby lustra nie pękały. Jak to w tym żarcie mówi tak. Kobieta mówi, maluj się, to 7 lustro w tym tygodniu. No i wezmę jeden z moich ulubieńców, to jest Satin to Last od Miss Sporty. To jest szminka taka matowa. Jest dosyć jasny, nie jest taki ciemny, jak niektóre mam szminki, ona jest właśnie jasna.
Dobrze, moi drodzy, strzepuję puder. Jak zwykle wracam do pędzelka po brązę, jeżeli tak rozsmużam tą granicę, bo nie chcę mieć takiej ostrej. Na żuchwie tak samo. Ostatni etap to Fixing Spray od Max & More. Bardzo mi pasuje i w ogóle ten psikacz jest rewelacyjny, bo ja żadnych innych nie widziałam takiego właśnie psikacza, żeby on tak dobrze rozprowadzał ten płyn. Sama przyjemność. Ładnie pachnie. I makijaż gotowy. Mam nadzieję, że Wam się podoba ten makijaż. No, jeżeli coś takiego odwzorujecie, to ja bardzo chętnie zobaczę. Oznaczcie mnie na Instagramie. Moje konto na Instagramie tu się gdzieś pojawi. I to wszystko, moi drodzy. Dziękuję Wam za dzisiaj. Dziękuję, że przychodzicie, że lajkujecie, że komentujecie. Czekam na więcej komentarzy, czekam na więcej lajków, czekam na więcej subskrypcji. Bo to mi da dużo radości, a Was to nic nie kosztuje. Zostawcie ślad po sobie, a my zobaczymy się pewnie niebawem. Nie mówię, że za tydzień, niebawem. Do widzenia, do miłego, pa!